witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6, wyruszam na wykopki. Dzisiaj ponownie jadę do lasu na Białoskóry. Wiadomo, łoneczki niedostępne, więc pokopię dzisiaj w lesie znowu. No hej, jestem już na miejscu. Pierwszy fancik dzisiaj, wiadomo, łuseczka. I mam drugi fant. Pierścień od zapalnika carskiego, aluminiowy. A ciekawe w jakim stanie. Zobaczymy, jak się oczyści trochę to w domu. I mam łuseczkę kolejną. Mam teraz kawałek pierścienia wiodącego. Jakiś większy kaliber, 150, może 210 mm. I jest kolejna łuseczka. I teraz wyszedł kawałeczek zapalnika. Materiał mosiądz. Dosyć spory. Szkoda, że nie cały zapał, ale może jeszcze wyjdzie. Mam kolejną łuseczkę. I teraz znalazłem coś takiego, chyba element od jakiejś kosy. Powiem wam, że dużo dzisiaj tych łuseczek jest. Masa. Zaraz sobie przerwę będziemy robić na wykopkach, bo kopiemy łuski i odłamki. Nic póki co fajnego nie ma. I wyszedł kawałek zapalnika, widzicie taki duży, duży gwint. O, fajny zapał by był, gdyby był cały. Materiał mosiądz oczywiście. I dalej wychodzą tylko łuseczki. Szału nie ma dzisiaj. Mam znów kawałeczek zapalnika. Materiał mosiądz. Szkoda, że nie cały. Ale może w końcu wyjdzie coś. Coś fajniejszego. Ptaszki ładnie śpiewają w lesie. Jest super. Pogoda jest ok. I mam jakiś guzik. Ciekawy jestem, co to za guzior. Dobra, zaczniemy od oczka. Oczko jest widoczne. Delikatnie, żeby nie uszkodzić. Bym sobie tego nie wybaczył, jakbym uszkodził guzik. Wiatr powoli się zrywał. Jakieś opady miały być przelotne dzisiaj po południu tutaj, ale mam nadzieję, że prognozy się pomyliły i nie będzie padać. Guziczek jest z tej strony w porządku, a tutaj z przodu coś widać. Jakąś armatkę. Armatkę i kulki. O kurczę. Fajny guzior. Fajny guzior. Może mało powiedziane. Super guzior. Jakaś armatka, trzy kulki. A to... No nie wiem co to jest. Takiego guzika na pewno nie mam. I nie wiem jaki to guzik, ale podoba mi się bardzo. Proszę bardzo. Białoskóry. Fajny fancior. Dobra, szukam dalej. A tymczasem znalazłem coś takiego. Taka rureczka. Nie jestem pewny, ale możliwe, że to będzie ta rureczka, która jest w szrapnelku. Mam nadzieję, że to to. A jak nie, to szkoda. Zobaczymy. Zobaczymy w domu, sprawdzimy. Zmierzymy długości i wtedy będziemy wiedzieć. Dobra, szukam dalej. I wyszła pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnelka. I bez szału taki malutki kawałek pierścienia wiodącego. I dalej łuseczki wychodzą. Jak słyszycie, zaczyna padać. Wyciągam płaszcz z plecaka. I muszę się okryć. Nie zawijam się jeszcze. Ale trzeba się zabezpieczyć. Może to przejściowy deszcz, a może i nie. Dobra, taka to polanka. Sporo dużych odłamków stalowych wychodzi. Kolorek też, ale mniej. No te odłamki stalowe takie po pół kilo nawet ważą, więc jest co kopać. Zaczęło już nawet ładnie padać. Wyszła mi teraz, tak mi się wydaje, jakaś ładownica. Ale nie jestem pewny. Możliwe. Materiał mosiądz.
Takie jeszcze nie spotkałem nigdy. Bardzo ciekawa. Ciekawa od jakich naboi to jest ładownica. To poszukam sobie w necie. To na podsumowanie wam pokażę. Dobra, szukam dalej, bo pogoda się pogarsza powoli. No i mam konkretny fancior. Zapalniczka z PRL-u teraz wyszła. Ale stan bardzo ładny. W lesie się fajnie to zachowało. I teraz wyszedł taki kawałek pierścienia wiodącego. I kolejne maleństwo, no dużo tych odłamków jest, mosiężnych, ostalowych, takich zardzewiałych, to nawet nie wspominam, nawet nie pokazuję wam, bo dużo tego wychodzi. Jestem już w domu, to są wszystkie fanty z tego wyjazdu. Dobra, zaczynamy podsumowanko od, wiadomo, łuseczek, sporo tego wyszło, sporo też czubeczków. Zapalniczka z PRL-u, odłamki z zapalników. Co tam dalej mamy? Jeden pierścień od zapalnika rosyjskiego. Dwie kuleczki ze szrapnelka. Co tam dalej? Rureczka ze szrapnela, ale tym razem cała. To już chyba trzecia nawet jest, którą znalazłem w przeciągu roku, ale ta jako jedyna jest cała. Fajnie. Pierwszy taki fancior. I na sam koniec dwa najfajniejsze fanty, które udało się znaleźć na tym wypadzie. Łódeczka od Mannlichera Carcano. Widzę z tyłu jakieś sygnaturki, z tej strony są litery SMI, czyli Società Metallurgica Italiana i rok produkcji 14, czyli 1914 rok. Takie ładowniki i takie karabiny w tym rejonie mieli żołnierze armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej. I ostatni fant, również z tego samego okresu, również z tej samej armii austro-węgierskiej, czyli guzik artylerii. Jak widzicie tutaj, jest armatka, są trzy kulki, a to, co nie wiedziałem, to sprawdziłem sobie na butonarium i to jest wycior. Wycior. I te guziki używali oficerowie armii austro-węgierskiej. Te guziki występowały z materiałów mosiądzu i cynku. Ten chyba z mosiądzu jest, tak mi się wydaje, tylko jeszcze jest troszeczkę zaklejony. Trzeba będzie popracować nad tym guziczkiem delikatnie, żeby go doczyścić, żeby ściągnąć te osady z niego, więc wtedy będzie jeszcze ładniejszy. I takie to wykopki. Dużo militarki jak zwykle, no i dwa ciekawe fanty, w sumie nawet trzy, bo ta rureczka od szrapnelka też jest fajna, bo pierwszy raz trafiłem całą i do którejś szklanki będzie pasować jako taki zestawik ekspozycyjny. Ogólnie jestem zadowolony, warunki były trochę później słabe na tych wykopkach, bo zaczęło padać, ale troszeczkę fantów udało się pokopać. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!